Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i witam was na kolejnym odcinku na Palionowie. Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku muszę pójść zobaczyć, co kombinuje Milki, bo coś tam się dzieje. Ja widzę, że ona się do czegoś szykuje. Totalnie nie wiem, o co jej chodzi i do czego się szykuje, ale jest to mocno podejrzane, więc dzisiaj to sprawdzimy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo odcinki są codziennie o godzinie 19:19 i na plusie są codziennie o 14:14. Bardzo serdecznie tam oczywiście was zachęcam, żebyście wbili. Dobrze, widzowie, ja nie przedłużam, ja lecę zobaczyć, co tam Milki kombinuje. Ja niestety nie mam żadnej poty na niewidzialność, bo nie zrobiłem sobie, bo to wyszło tak nagle. Dobra, widzowie, nie mam poty, trudno, nie ma znaczenia. Idę w takim razie jakoś tutaj pośledzić Emilię, tak, że tak powiem, z przyczai, zobaczyć, co ona tutaj robi, bo jest to mocno podejrzane, co tutaj się dzieje i mega mi się to nie podoba, bo nie powinno tak być w ogóle, wiecie, że ktoś tutaj się szykuje do jakichś wypraw i tak dalej. I ona o tych dzieciach gada od jakiegoś czasu i to jest mocno jakby, że tak powiem, podejrzane. Dobra, ona sobie tam stoi, ja muszę tak na F5, że tak powiem, patrzeć. To jest bezpieczniejsze rozwiązanie. Zróbmy tak, żeby widzieć, co ona tam... Nie, to ta trawa mnie tak przeszkadza. Dobra, zobaczmy, co ona tanuje. Ona przy takich skrzynkach jest. Czekajcie, przejdę sobie tutaj. Tutaj może będzie mniej tych krzaków, będzie więcej widać. Okej. Tu wychodzi z tego... Co ja zauważyłem? Przechodziłem koło jej domku i widziałem, że ona tak, zebrała zbroję, zebrała jakiś tam miecz, kilof i tak dalej i wyglądała tak, jakby chciała gdzieś iść. Mogłaby iść do kopalni. Oczywiście, żeby mogła pójść do kopalni, ale... Wiecie, ona od jakiegoś czasu gada o tych dzieciach, gada o jakichś wyprawach po to, żeby je szukać i tak dalej, i tak dalej. I no nie wydaje mi się, żeby to była wyprawa do kopalni, tym bardziej, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że ona ma masę, dosłownie masę diamentów, bo ona ma tą fortunę na kilofie i ona jak zbierała, to ona na jednym zbiorze tam ze stakiem diamentów wychodziła. Zeszła tam gdzieś na dół, bo staram się tutaj zejść, zobaczyć, co ona tam kombinuje. Tutaj jest, jak wiecie, takie przejście. Czekajcie, szybko to zrobię, póki ona jest tam... O jejku, jest tutaj obok. Okej, szybko, tu się chowamy, tu. Dobra. Musimy tak patrzeć, dobra. Jak wiecie, ona ma masę diamentów, więc no raczej do... Czekajcie, tam jest jakaś skrzynka, co tam jest napisane? Narzędzia, zbroja, prowiant. Prowiant, kto mówi prowiant na jedzenie? Ej, tak się mówi chyba tylko, nie wiem, wojsku, czekajcie, dobra. Wyjdzie, idzie gdzieś na górę, dobra, i jest jeszcze inne skrzynka i następny nie ma, dobra. Poszła gdzieś na górę. Nie wiem gdzie, ale musimy sprawdzić, co jest w tych skrzynkach. Jest prowiant, dobra, tu nic nie ma, pochodnie, okej, czyli tu jeszcze nie ma nic takiego. Postarajmy się wyjść na górę, zobaczyć, co ona kombinuje. To jest mocno ryzykowne chodzić tutaj bez poty. Ja zdaję sobie z tego sprawę, boję się, że będziemy mieli jakąś konfrontację. Mam nadzieję, że nie. Ale najwyżej... Dobra, ona jest na samej górze, więc teraz możemy bezpiecznie przyjść sobie tutaj, na przykład koło jej łóżka. I wiecie co, ja wykorzystam naszą bazę, wykorzystam. Skoro już ją mamy, wykorzystajmy ją. Dobra, robimy tu, wchodzimy do środka i jesteśmy tutaj na dole. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni, tu nawet nie muszę trzymać shifta, bo automatycznie kłócam, więc ona nie widzi mojego niku, więc mega spoko. Przejdziemy tutaj i zobaczymy, co tutaj się jakby kryje, będziemy patrzeć na to wszystko z pod łóżka, skoro już to łóżko mamy, no bo po to ta baza została stworzona w końcu, nie? Dobra, otwieramy to, znaczy nie otwieramy, tu wchodzimy, dobra, tak, dobra, mamy ten system, że tak powiem, opracowany. Dobra, ona tutaj jest, dobra, teraz już, dobra, dalej leżę, nie wiedzieć czemu. I co jest? Kurczę, dobra. Musimy to otworzyć. Okej, jesteśmy tutaj. I dalej kucamy. Dobra, mega fajnie. Ona zeszła teraz na dół. Okej, jest na dole. To jest mocno jakby, wiecie, mi nie na rękę, bo ja tu nie widzę, co ona robi. Ale dobra, zejdźmy sobie tutaj trochę niżej. Ona coś w tych skrzynkach grzebie. Grzebie w tych skrzynkach. Musimy zrobić sobie jakieś zejście na dół, tak żeby widzieć, co ona robi na dole, a żeby jednak, wiecie, być dobrze schowanym. Ona, dobra, tam dalej krąży na dole. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co ona kombinuje, ale no właśnie po to tu jesteśmy, żeby się dowiedzieć i mam nadzieję, że się zaraz dowiemy, aczkolwiek no wydaje mi się, że mocno średnio nam wychodzi dowiadywanie się, co ona tu kombinuje, bo nie jest to normalne, co ona robi. Dobra, stańmy sobie tu. Widzimy, że znowu jest przy tych skrzynkach. Zabrała zbroję, jak widzicie, nie ma diamentowej zbroi, wszystko zabrała, co oznacza, że ona do czegoś się szykuje ewidentnie. Tu jest skrzynka, do której ja w ogóle chyba mogę zerknąć, patrzcie. Dobra, tu przyznanie działki, to jest nic, co byśmy potrzebowali. Dobra, zróbmy tak, przejdźmy. Kurczę, sięgnąłem drugą skrzynkę, w drugiej skrzynce nic nie ma, dobra, czyli to nie ma jakby, nie ma znaczenia, dobra, ona podchodzi, dobra, idzie gdzie? Idzie na dół znowu. Okej, ona krąży między skrzynkami tak, żeby w jednej skrzynce, ona do czego się szykuje, widzicie, jest prowiant, jest jakaś zbroja, ona się szykuje do jakiegoś wyjścia, tylko nie wiadomo do jakiego i w jakim celu, ale nawet nie wiem, czy specjalnie chce się dowiadywać, bo jest to, no jest to mocno podejrzane, dobra, zamknijmy to tutaj, żeby to było pięknie zabunkrowane. Ta baza pod jej łóżkiem to jest najlepsza baza pod łóżkiem, jaką zrobiłem kiedykolwiek, serio. Ona jest tak dobrze strzeżona, że nie ma szans, żeby ona tam cokolwiek kiedykolwiek znalazła, że tam coś jest.
Więc możemy się czuć bezpiecznie. Czemu ja tędy wracam? Ja tędy nie jestem w stanie wyjść. To jest najgorsze, że my nie jesteśmy w stanie wyjść z tej strony w ogóle. Teraz sobie uświadomiłem, tak chyba nie jesteśmy w stanie. Tu by trzeba było drabinę dać, ale nie mamy drabiny. Ale chyba mamy ją w tej bazie. Wiecie co, ja przejdę się tam, zobaczę, czy tam nie ma przypadkiem drabiny jakiejś, czy nam nie została. Powinna zostać, tak mi się wydaje. Bo tam było tych drabin sporo, bo tutaj stawialiśmy, ale nie wiem, czy ich nie zabrałem do domu, możliwe, że zabrałem do chaty. Ale dobra, ona tam jest na dole, więc na razie tam się coś szykuje, więc możemy czuć się tu na razie spokojnie. Mamy jedna drabina, idealnie tyle, ile nam trzeba, dobra, ale fart, niesamowite. Dobra, robimy tu przejście, tu zamykamy to, przechodzimy sobie dalej. Ona jest tutaj znowu na górze, znowu coś, ona chodzi pomiędzy skrzynkami, ciągle przenosi coś, ewidentnie się do czegoś szykuje, bo normalnie by tak nie łaziła. No raczej też nie segreguje itemów, no bo po co by na dole, gdzie magazyn ma na samej górze, segregowałaby zbroje, prowiant i inne takie rzeczy. To na pewno coś tutaj jest na rzeczy. Dobra, przejdźmy tutaj, podejdźmy do góry. O kurczę, dobra, ale przynajmniej udało nam się to zrobić, możemy to łatwo naprawić. Dobra, da się stąd wyjść, mamy już... Ujo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 j, dobra, jest tutaj. Trzeba uważać, czekajcie, ja wyjdę sobie stąd, wyjdę sobie z tego jej domu. Zamurujmy to. Ona gdzieś tam se krąży, ale obejdźmy to jeszcze tutaj, żeby, prawda, żeby widzieć... Dobra, ona poszła na górę do magazynu. Możemy się czuć spokojnie. Muszę sprawdzić na dole te skrzynki z tym prowiantem teraz szybko, póki ona jest na górze. Póki jest na górze, szybko sprawdzamy skrzynki z prowiantem i z tą zbroją, żeby wiedzieć, do czego ona się szykuje, bo to jest ewidentnie jakieś szykowanie się do czegoś, tylko nie wiem do czego. Prowiant, narzędzia, zbroja, inne. O kurczę, potki ma jakieś jeszcze. Dobra, tu jest 1, 15, 1, 21, o co chodzi? 1, 5, 1, 2, 1. Czekajcie, 15... 15.01.2021, czy coś takiego? Czekajcie, gdzie ona jest? Jest na samej górze jeszcze, dobra, na spokojnie. Nie wiem, o co chodzi. 15.01.21. Możecie powiedzieć, o co chodzi, o co może chodzi. Dobra, jest ta zbroja i jest prowiant, czyli tak jak powiedziałem. Gdzie ona jest? Czekajcie, znikła mi lekko. No, krąży tam na górze. Dobra, czyli tu mamy to wszystko sprawdzone. Zobaczmy, czy tutaj coś się zmieniło w tym pokoju dla tych dzieciaków. Ej, zamknięte. A dobra, myślę, że to jest zamknięte, nie? Dobra, tu się nic nie zmieniło. W tych skrzynkach dalej jest mleko, jakieś ciuło, nie? Ile tego mleka, co jest grane, dobra. Jaką ona tu ma potkę? Jest mikstura niewidzialności. Czy chcemy pić miksturę niewidzialności? Ej, zabrałem jej miksturę niewidzialności. Biorę jedno mleko jeszcze. Dobra, ale nie wiem, czy ona się nie zorientuje. Dobra, wiecie co, może jednak nie, może jej to. Przecież ma dwie niewidzialności. Ale na pewno się zorientuje. Dobra, czy ona tu będzie schodzić? Schodzi, dobra, uwaga, tu! Jest tu... Schodzi, czy mi się przewidziało? Gdzie ona jest? Ej, zgubiłem ją! Nie widzę jej niku. To jest grane. Czekajcie, czy ona się gdzieś skrada? Nie, jest nade mną, dobra, teraz będzie schodzić chyba. Muszę tutaj chować się, żeby przypadkiem jej nie znalazła tutaj, dobra. Czy ona... Co ona robi? O, schodzi na dół, dobra. Nie zabrałem tej poty, więc na chillu. Idzie znowu coś odłożyć do tych skrzyń. Ja może wykorzystam ten moment właśnie po to, żeby właśnie wyjść na górę, żeby znowu bezpieczną pozycję utrzymać, a nie trzymać się tam ciągle na dole. Więc wyjdźmy tutaj. Ona coś tam jest na dole, więc na spokojnie. Dobra, sprawdźmy tak. Czekajcie, jest na spokojnie na dole. Sprawdźmy te skrzynki, czy coś tutaj jest takiego podejrzanego. Tu jest kill off. Ej, tu jest dobry kill off bardzo. Nie wiem, co tutaj robi taki dobry kill off, ale dobra. Uber, tajna tajemnica, to już wiemy, co to jest. Dobra, ona tutaj gdzieś chyba wychodzi na górę. Czekajcie, znowu trzeba tu się skryć. Dobra, rozwalamy to. Znowu robimy ten sam myk. Dobra, prawie mogła mnie zobaczyć, ale chyba nie zobaczyła. Dobra, na spokojnie. Ona gdzieś wychodzi. Tylko gdzie? Patrzcie, idzie z tą zbroją. Tak jakby się przeszykowała do czegoś i idzie sobie teraz. Tylko dokąd i po co? Ej, dobra, czekajcie, czy ona idzie do mnie? Na chatę? Czy ona minęła i poszła dalej? Bo już nie wiem. Ej, o co chodzi? Gdzie ona jest? Zgubiłem ją. Gdzieś tu przeszła. U mnie na chacie jej nie ma. Poszła chyba dalej. Tylko nie mam pewności gdzie. Ej, o co chodzi? Czekajcie. Zgubiłem ją. Nie wiem, gdzie ona jest totalnie. Gdzie ona jest? Ej, zgubiłem ją. Widzowie, ej, to nie jest dobre, zgubiłem ją, nie wiem, gdzie ona jest totalnie. Czekajcie, muszę ją znaleźć, bo czy ona wlazła do mnie na chatę? Może jest u mnie na chacie. Może tak, czekajcie, sprawdzę. Jest u mnie, dobra, zagaduję do niej, trudno, trzeba się ten... Halo, co to jest za włam do domu mojego? Ale się zdarzyłam, myślałam, że nie ma tutaj sorki. Ja, wiesz co, przyszłam i ulepszyłam twoich tych. Jakby co. O, ale exp, to trzeba oddać mi. Ale czemu ci oddać? Patrz, jak ja ci tu ulepszyłam, bo zauważ to.
No. Widzisz jakiś sztos? No dobra, dobra. Co ty robisz? Do czego ty się szykujesz? Czemu zbroja diamentowa? O co chodzi? No tak, nie mówię nic diamentowej zbroi. No, niby możesz, nie? Ale wygląd, tak wiesz, chyba gdzieś się wybierasz, czy nie? Poty nie. Jakieś, co to, po co ci pota, o co ci chodzi, dlaczego ty z potami biegasz? No po prostu, no zrobiłam potki. Dobra, a co takiego porabiasz? No, masz to jak chcesz, proszę bardzo, nie wiem, powinieneś się tym i żegnaj. Co, czemu żegnaj, o co chodzi? Idę na wyprawę. Jaką wyprawę? Wyprawę życia. Dokąd? Słuchaj, no... Podróż wielka mnie czeka. Niestety nie chciałeś mi tutaj pomóc w szukaniu dzieci, także... Nie, naprawdę ty jedziesz... Ty wyruszasz szukać dzieci? Naprawdę? Tak, tak. Nie, zwariowałaś. Naprawdę. Zwariowałaś. Nie zwariowałam. No to... Dostałam informacje i gdzie mam iść i... Jakie informacje? Dobra, jakie informacje dostałaś? Ale nie chcę ci tutaj... Co, no przecież wcześniej byłeś jakoś tym w ogóle nie przejęty, a teraz nagle jakie informacje? No bo ty idziesz szukać jakichś dzieci, których nie ma. No niektórych nie ma, no po prostu idę szukać, no i tyle. Nie, no to jest, nie, dobra, zostań, nie no, co ty robisz, nie no, proszę, przestań się wygłupiać, no nie ma żadnych dzieci, no. No słuchaj, to jest moja decyzja i ona już jest podjęta. Że co, że musisz wyruszyć? No tak. Nie no, zostań, no, zostań. Dzieci, no. Ale to nie ma tych dzieci, no błagam cię, no nie ma dzieci żadnych. No nie, ja muszę ich uratować, bo ja wiem, że one są, no jak wyjaśnisz to wszystko. Dostała na przykład karteczki. No to proszę, pokaż karteczki, o co chodzi. No ale ja ci nie chcę pokazać, że pójdziesz za mną czy coś, nie? Nie, no ja nie mam zamiaru iść szukać dzieci, których nie ma. Co? No ale ty mi to zabierzesz pewnie. Dobra, nie biorę, dobra, to powiedz mi, co tam pisze na tych kartkach. No to na pierwszej jest 15, na drugiej 1, a drugiej 21. No i co to niby oznacza? 15 stycznia 2021 roku? Albo koordynaty, jeszcze nie mam pojęcia, zaraz zobaczę. O, to idę sprawdzić, co na tych koordynatach się kryje. No nie, no ja idę tam, idziesz ze mną? Szukać dzieci, czyli jednak ci zależy na dzieciach? Nie, idę spalić tam to miejsce. Nie, no zależy ci po prostu na dzieciach i idziesz nie, razem ze mną. Nie, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że te koordy są tutaj gdzieś blisko? No, zdaję sobie sprawę, dlatego, ale wiesz, nie wiem, co mnie tam czeka, może będę musiała walczyć z kimś. Dobra, wiesz co, idź, proszę cię bardzo, okay, proszę idę. Bardzo, jak chcesz, to idź. Zobaczymy, z czym przyjdziesz, bo czemu, widzisz, masz w lewej ręce masz pochodnie, w prawej ręce masz miecz, wrócisz z tym samym, czyli z niczym. Proszę no, bardzo, proszę czym? Bardzo, proszę no, bardzo, szerokiej drogi, idź, szukaj, niech cię nogi niosą. Przynieś jakieś lalki ze smyka, czy tam z czego tam se chcesz. Masz. Ta, skrzynki? Dobrze, bardzo fajnie, skrzynki, przygotuję te skrzynki, żebyś mogła do nich zapakować, prawda, swoje nic, które przyniesiesz, dobra? No jeszcze zobaczymy no, co no. Powiesz, jak wrócę, zobaczymy. Aha, no nie posikaj się. O, cieknij się po nogawce. No dobra, trzymaj się, dobra, widzowie. Nie, ja mam dość, ja jestem ciekaw, co ona takiego przyniesie. Niech rusza, nie ma żadnych dzieci. Jak ona wróci z jakimś dzieciakiem, to na pewno nie z moim. Ja nie wiem, co ona chce robić, ale dobra, mnie to nie interesuje. Ja w tym momencie kończę odcinek. Zobaczymy na następnym, co ona takiego tutaj wykombinuje. No i co, no i tyle, widzimy się na kolejnym odcinku. Pozdro, pa.